Hej wszystkim, jestem CDDZO i witam ponownie w moim Zagrajmy w Plants vs. Zombies, więc już może wskoczmy do trybu Adventure, do poziomu numer 4.1. Oczywiście ostatnio skończyłem na levelu numer 3.10, oczywiście Mresa, to była próba tutaj, której dokonałem. Oczywiście nie będę jej kontynuował i wolę ten level od nowa pokazać tam, no od nowa tam wszystko o nim opowiedzieć. Tak wiem, wiem Dave, dzięki, ale słyszałem za pierwszym razem, nie musisz się chłopie powtarzać, ale no ale co ja wiem, on jest szalony! Dobra, więc okej, w tym levelu mniej więcej będą nam przedstawione nowe typy zombie, są to zombie z pozytywką i o ile ci goście nie są najtwardsi, bo oni padną po 17 strzałach, o ile oni nie są twardzi, to jednak oni są dosyć groźni, bo w ich pozytywce kryje się ładunek wybuchowy i każda roślina, która będzie w polu mrażenia, będzie no natychmiast oczywiście unicestwiona, więc no ci goście, o ile nie są oni twardzi, to jednak dobrze będzie się ich pozbyć jak najszybciej, więc na nich trzeba mimo wszystko w miarę uważać, kiedy się takich no zauważy, że tacy będą występowali no w jakichś tam levelach w tej grze. Więc okej, tutaj wezmę tak, grzyba słonecznego oczywiście, no chyba nie muszę mówić czemu, także lilię też nie muszę mówić czemu, skoro jest to level nocny, no tutaj na tylnym podwórku z basenikiem. Wezmę tę dwójkę, mniej więcej wezmę tak tego grzyba morskiego do demonstracji, bo jest to coś, co no dopiero co otrzymałem na levelu numer 30. Także wezmę, może repeater będzie niegłupi, który nam trochę uzupełni naszą ofensywę, trochę no on ją nam wzmocni. Także może wezmę też zadymka, on ma trochę jakby większy zasięg niż dmuchomory, więc czemu nie, to też może być całkiem niegłupi pomysł. Także wezmę, zobaczmy, myślę, że kabaczek może. Kabaczek i chyba też niegłupi będzie ten cały grzyb lodowy, soplówka. Tutaj raczej nie będę brał orzechów, bo orzechy, no podobnie jak inne rośliny, będą jednak też przy wybuchu od tego pana, no od razu unicestwione, one na niego są akurat, nie są one na niego jakby idealną kontrą, idealną metodą, więc wolę jednak ich w tym levelu nie wybierać. Więc okej, level 4.1 i tak w tym levelu, no nie dość, że mamy noc i też nie dość, że mamy też, wiecie, wodę, basenik, także mamy mgłę, która nam będzie no całkiem znacząco ograniczała widoczność na prawej, wiecie, stronie, na prawej krawędzi ekranu, więc tutaj musimy w tych levelach w szczególności wytężać im i wzrok, i słuch, żeby, wiecie, wykryć jakieś tam zombiaki na konkretnym rządku, czy może jakieś zombie w konkretnej postaci, bo oczywiście są w tej grze zombie, które wydają odgłosy jak żaden inny, więc można, wiecie, jakoś tam je od siebie rozróżnić, więc jak mówię tutaj, ważne jest w tych levelach wytężenie i wzroku, i słuchu, i też po prostu, wiecie, zwracanie uwagi na, wiecie, jakieś tam szczegóły, które mogą was trochę niepokoić, jakieś, nie wiem, znaki, sygnały, jak, no, na przykład te, wiecie, zadymki, widzicie już tutaj, wiecie, że niby strzelają w nic, ale no one nigdy w nic nie mogą strzelić, tylko zawsze, no one tylko strzelają wtedy, kiedy jakiś zombie, jakieś zagrożenie będzie tuż przed nimi. I w sumie, wiecie, tak samo jest z inną rośliną, że zawsze tylko strzela, kiedy no coś groźnego będzie na rządku, gdzie ona się znajduje, albo na tym, który ona może ogarnąć. Więc jak mówię tutaj, rzeczywiście, no te grzyby służą jako, jak wiecie, jako nie wiem. Służą one jako jakby alarm, wiecie, one jakby mogą was zaalarmować, że na tym rządku jest coś groźnego i dlatego strzelam, a nie, że strzelam, bo jestem głupi i nie, no i niedorozwinięty czy coś. Nie, one zawsze mają powód, czemu strzelają, więc naprawdę dobrze jest na tych grzybkach w miarę tutaj polegać. I już widzę, o, nie chciałem ciebie posadzić, pomyliłem grzyba. Chciałem posadzić oczywiście tego, pana dmuchomora. Ale to był mój bot, tylko straciłem trochę słońca, które oczywiście w tych levelach nocnych jest jakże cenne. Więc to było trochę głupie z mojej strony, ale chyba mam nadzieję, że dużo jakoś na tym nie stracę. I znów tak jakby, tak próbuję się też wsłuchiwać, jakby w jakieś odgłosy, czy są jakieś, wiecie, zombie groźne, czy nie. Bo też wiecie, na przykład ci pachokogłowi, no też więcej oni wydają inne odgłosy niż reszta zombie, kiedy w nich uderzy taki pocisk od grzybów tam od czegoś innego. Jest też pan pozytywka, no w sumie, wiecie, tak dużo gadam, to trochę też mi ciężko jest się wsłuchiwać w te odgłosy, które zombie mogą wydawać tam z siebie, więc trochę, szczerze, przy tym komentarzu głosowym trochę ciężej będzie mi się te levele przechodziło i ciężej będzie mi się, wiecie, ciężej mi się będzie orientować, że co gdzie jest i gdzie muszę uważać i na co też muszę uważać, że jak mówię, że w jakie postaci nadchodzimy zagrożenie, więc trochę no pod tym względem akurat ten komentarz głosowy no jednak mi w tym levelu będzie trochę przeszkadzał.
Okej, słyszę pachołka, czyli okej, tu widzę też pachołek. Tak, ta mgła nie jest jakby... Ona nie zakrywa nigdy idealnie tej prawej strony ekranu. Zawsze jakby w niektórych miejscach jest ona trochę mniej gęsta. Tam trochę, wiecie, że jakby takie luki, są takie miejsca, gdzie można tam jeszcze za tej mgły coś tam wypatrzeć, więc jak mówię, ona wam idealnie nie zakrywa tutaj, wiecie, całego trawnika, więc tam jeszcze można w miarę, no... zareagować na jakiegoś zombiaka, no, jeszcze wcześniej niż, no, zazwyczaj mimo wszystko. Okej, fala ostatnia i tu się martwię o zombiaków tutaj, co się wynurzą z wody. No, chyba niesłusznie, bo tu widzę, że chyba nikt się nie wynurzył jakoś, nie wiem, bardzo daleko stąd, prawdę powiedziawszy. No trochę te levele mogą być niepokojące, wiecie, nie widzicie prawie, że nic, a tu nagle, wiecie, tu wszędzie są jakieś zombie, tu wszystko nadchodzi, wiecie, że to nadchodzi, ale no nawet nie wiecie do końca gdzie, że czego się macie strzec i tak dalej, więc trochę to może być na pewno niepokojące, ale okej, już sobie poradziłem. I propos też mgły, akurat teraz, no w levelu 4.1 dostałem na tę mgłę jedną jakby, jeden ze sposobów na się pozbycie tej mgły. Jest to plantern, czyli mi kwiatarnia. Po prostu jest to taka, wiecie, taka roślinna latarnia, jak mówię, ja to osobiście nazywam kwiatarnią. Jest to, no, dosyć tania roślinka, kosztuje ona 25 słońca, ale oczywiście, no, kwiatarnię należy sadzić zawsze, no, tak bardziej z przodu trawnika, jednak ona zawsze wymaga, no, potwornej ochrony, potwornej defensywy, żeby rzeczywiście ona, no, wam starczyła do końca levela, więc jeżeli myślicie o kwiatarni, to też oczywiście raczej weźcie jakiś orzech, żeby ją tutaj chroniły mimo wszystko. Więc to tak, okej, tutaj mamy tylko, tak, futbolistów, znów pozytywki, znów, no, oczywiście pachokogłowych i także zombie z kaczkami, więc okej, tutaj wezmę, no znów grzybka tego, wezmę ciebie. Osobiście też mówiąc szczerze, nie jestem fanem tych grzybów morskich. Jak mówię, to jest to samo co grzyby, te dmuchomory, tylko że jest to wersja wodna i też te grzyby morskie mają długi czas ładowania, więc no też z tego powodu trochę za nimi osobiście nie przepadam. Więc też raczej nie sądzę, że będę jakoś się często, nawet w tych levelach 4, tam 1 do 4, 10 się wybierał. Chyba, że mnie gra zmusi, ale to już zobaczymy. Więc okej, jak mówię, ta dwójka wybrana. Teraz wezmę, co tu jeszcze mogę wziąć? Wezmę tchórzomorę na pewno. Tchórzomorę, repeater. Chociaż może repeater byłby takim niezły, ale już nie wiem, czy rzeczywiście jest go warto brać, czy jednak nie. Chyba jednak przy repeaterze zostanę. W tym levelu konkretnym, wezmę więcej repeatera, wezmę może grzybka halucynka na mniej więcej futbolistę, chociaż też jest całkiem dobry na, no, tak, na pozytywkę, bo też wiecie, pozytywka może zabić zombie, jeżeli będzie po waszej stronie, więc na niego też jest ten halucynek całkiem dobrym wyborem. Halucynek, soplówka może być niegłupia. A jak mówię, i tak, wezmę oczywiście, jak mówię, kwiatarnię i wezmę orzecha dla defensywy. Jak mówię, kwiatarnia tej defensywy bardzo pilnie potrzebuje, dlatego tego orzecha tutaj biorę mimo wszystko. No i cóż, tą mgła leci trochę dalej, więc trochę jeszcze bardziej ten widok będzie mi im ograniczany, ale jak mówię, wciąż ta mgła w niektórych miejscach jest trochę mniej gęsta, tam trochę można tam jeszcze coś tam wypatrzeć, no wiecie, no na przykład w tym rządku czwartym jest takie miejsce, gdzie, wiecie, jest takie, nie wiem, jest taka kropka, jest takie coś, taki punkt, gdzie można tam, wiecie, idealnie przez niego tam spojrzeć, tam, wiecie, wszystko po prostu idealnie widzieć. Więc tu się jakoś niczego jakoś idealnie nie boję. O, tu też widzę zombiaka, tu widzicie, stoi, no, chodzi tam na tym pierwszym rządku, więc tym bardziej, jak mówię, ta mgła, no, tutaj nie idealnie zakrywa to wszystko. Więc nigdy nie jest ona jakimś, nie wiem, potwornie dużym zagrożeniem. Znaczy, no, oczywiście ona wam trochę utrudni zadanie, trochę wam utrudni sytuację, ale nie jest to coś, czego się powinniście jakoś szczególnie bardzo mocno obawiać. No i cóż, znów, no, start taki jak zawsze, czyli oczywiście znów zaczynam od, no, grzybów tych słonecznych i sadzę tchórzomory, gdzie tylko mogę. Okej, dam ciebie tutaj już od razu, bo tu widzę, że ten zombiak tu się zbliża na tym rzodku piątym. Widziałem właśnie jego głowę w tym punkcie, o którym mówiłem, że jest taki punkt, gdzie, no, trochę tam mogłem tam wszystko przejrzeć. Proszę, nie chowaj się, nie chowaj się! Oj, schował się. I akurat, no... jeden pocisk więcej i ten zombie by padł. No trochę szkoda, że ten grzyb, no, nie dał rady od razu go załatwić, ale no oczywiście też się z tym, no, z takimi sytuacjami musimy czasami godzić. A teraz, okej, tu jest blisko jeden pan. Okej, muszę dać chyba tchórzomora w tym miejscu.
Czy tutaj... A nie, chyba będzie wciąż i tak 10 grzybków posadzonych, jak tak wiecie, myślę. Tak, dam jeszcze dwa tutaj na basenie, na wodzie. Teraz czekam na słońce, żeby jeszcze dać grzyba na rządek, znaczy no, na rządek szósty, bo jeszcze na nim nie ma w ogóle żadnej defensywy i chyba w ogóle nie mam żadnej tej, żadnego nie mam, wiecie, kabaczka czy jalapeno, więc może tutaj użyję w takim razie już tego halucynka, bo już nie widzę innej metody, jak się mógłbym tego tutaj pana zombiaka pozbyć, no, niż takim tylko halucynkiem. Oczywiście soplówka by dużo nie pomogła, bo wiecie, tylko tego tam zatrzyma, ale w nic, no w tego gościa nie będzie potem strzelało, więc trochę, no, ta soplówka byłaby zupełnie bezcelowa. I... A, okej, tam się ten pachokogłowy tam przeszedł tam przez kogoś innego. Właśnie tak to, wiecie, się bałem, że wiecie, tam no, słyszę to chrupanie, chrum, chrum. I tak, wiecie, myślę od razu, że hej, jedzą mi kwiatki, ale jakim cudem, skoro są one tutaj bezpieczne i nikogo tam, wiecie, daleko nie sadziłem. To było trochę dziwne, ale no oczywiście to da się wyjaśnić. Oczywiście wyjaśnienie jest proste. Wyjaśnieniem jest naturalnie no to, że zombie zada innego zombie. Jak mówię, no te halucynki oczywiście mogą wam bardzo pomóc w niektórych sytuacjach. Jak, czy ty zginiesz? Czy ty jednak nie zginiesz? Ty chyba jednak... Oj, oj, oj. Chyba jednak pożałuję tego wyboru tych tchórzomorów, a nie, no, tych grzybów innych. No niestety. Trochę to nie wyszło idealnie, nie ukrywam, więc okej, tu może tego grzyba się pozbędę na chwileczkę, potem może go zastąpię na najwyżej. Tak, trochę szczerze wybór tchórzomorów jest to wyborem, jest to wybór ryzykowny, bo wiecie, jednak one wam od razu nie dają znać, że gdzieś jest jakiś, wiecie, zombie, no, na jakimś rządku. A wiecie, też ich nie warto jest, no, nie warto jest je sadzić, wiecie, daleko, bo one są wtedy po prostu narażone na to, no, wiecie, na schowanie się jakby. Będą się po prostu chowały, będą, wiecie, zawsze zombie będą blisko nich. I potem będą one łatwym celem do zjedzenia, więc, no, to jest trochę... To jest trochę kłopot z tymi grzybkami, to jest takie trochę ryzyko, które się zawsze z nimi wiąże. I akurat w tym levelu to tak, wiecie, trochę wyjątkowo tutaj wszystko sadzę niesymetrycznie, ale po prostu nie do końca wiem, jak mówię, gdzie co się znajduje, gdzie czego mam się spodziewać, ale mam nadzieję, że jakoś to ogarnę mimo wszystko. Okej, znów jest ta pozytywka. Na którym rządku? Chyba na tym, na drugim się wydaje. Tam chyba tam widziałem jakąś tam taką rękę. Owszem, była to taka, wiecie, taka ręka, co się kręci. I proszę, nie wybuchnij, nie wybuchnij, dziękuję. O, w ogóle co ja przecież robię? Przecież mam te kwiatarnie, mogę je posadzić i po prostu, jak mówi się, tej mgły pozbyć. Nie wiem, czemu o tym nie pomyślałem od razu, ale... Po prostu mi się zapomniało za bardzo, wiecie, się chyba na tym komentarzu skupiłem i za mało trochę na grze samej w sobie, oczywiście. Jak były kwiatarnie, są to, no, takie kwiatki, które wam trochę dadzą widoczności, no, przez tę mgłę. Trochę się tej mgły tam pozbędą, trochę ją rozproszą, ale jak mówię, one jednak wymagają, no, po prostu one zawsze potwornie wymagają, no, defensywy. No, bez niej są one również bardzo mocno narażone na atak i to jest też oczywiście, no, dosyć mimo wszystko duża wada tych roślin. I w ogóle ty... Proszę zjedz tego pana, nie zjesz go, no pięknie, co ja robię w tym levelu, po prostu nie wiem, ten level mi szczerze idzie, no nie najlepiej. No ten level, no w nim widzę, że trochę failuje, ale po prostu tak mówię, główny powód jest taki, że po prostu, że... Tak się, wiecie, skupiam na tym komentarzu głosowym, że nie mogę się w pełni skupić na grze samej w sobie i po prostu przez to nie mogę się idealnie, no, w tę grę wsłuchać, że co gdzie może być, albo co gdzie jest i to trochę jest kłopot, nie ukrywam. No akurat 8 grzybów to nie jest idealna, wiecie, ilość, no, tych słonecznych, no, żeby taka mi ilość, wiecie, zasiliła, wiecie, moje konto, tutaj, wiecie, więcej sztuk słońca. Nie jest to idealna rzecz i sytuacja, ale mam nadzieję, że mimo tych kłopotów i tak sobie na tym levelu dam radę. Jak mówię, ten level na pewno by mi poszedł dużo lepiej, gdybym po prostu nie gadał. Ale po prostu, wiecie, to jest let's play, tu się gada, tu nie można, wiecie, tak po prostu siedzieć w ciszy i tylko liczyć na to, że o, ktoś to obejrzy, bo coś tam, nie, to nie jest walkthrough, to jest let's play. A let's play, no, bez komentarza głosowego to nie jest let's play, jak pewnie wszyscy o tym wiecie, albo może nie wiecie, bo niektórzy na przykład nie wiedzą i pewnie wiecie, niektórzy są tacy, że let's play to jest każdy film z gry, jak się ją przechodzi. Nie, niestety, ale tak nie jest. Moi młodzi padawani.
No w ogóle jest futbolista i chorąży. O dziwo, w chorąże go nikt w ogóle nie uderza. Chorąży, kurczę, mi wiecie, mimo że jest jeden z pierwszych, który się pojawił w tym, wiecie, w tej fali, to on jednak padnie jako ostatni, co jest trochę ciekawe. Wiecie, chorąży zawsze z reguły pada jako pierwszy, jako że no jest on to, no jest on w sumie zwykłym zombie i on te, no tak samo jak zwykły zombie jest, no tak samo, no mało wytrzymały i po prostu wiecie, to też tym bardziej jest z przodu, więc tym bardziej też on się pod tym względem naraża na wszelki damage, na obrażenia, więc trochę to było dziwne, że on akurat przeżył jako ostatni. I okej, za ten level dostałem kaktusa, czy raczej panią kaktus, bo ponoć się według chyba almanachu jest to dziewczyna, jest to kobieta, pani kaktus. Pani kaktus jest to ogólnie niemalże to samo, co zwykły piszuter, zwykłe działko groszkowe. Jednak ona strzela kolcami i kolce są mniej więcej tutaj dobre na balony. I owszem, na takich balonach się takie będą zombie im unosiły. Tak, zombie z balonami, one również nie są wytrzymałe, ale one, jeżeli ten balon nie będzie przebity, to one mogą nad naszym trawnikiem i nad naszymi no, pociskami i roślinami po prostu przelecieć, więc no jeżeli się takim gościem nie zajmiemy i jego balona nie przebijemy, to po prostu on przeci no, w trymiga na lewą stronę ekranu i jak mówię, żadna się nim roślina nie zajmie, bo po prostu jak mówię, on na tym przeci, pociski go nie dostaną. Jak mówię, tutaj kaktus no, na tego zombiaka będzie jak najbardziej konieczna, więc ją wezmę na pewno. Wezmę panią kaktus, wezmę również chyba jednak wezmę te dwa grzybki. Tak, chyba jednak te dwa grzybki będą koniecznością jednak. Po prostu wiecie, tak myślałem, że może będę brał tchórzomory na te levele, bo rzeczywiście wiecie, one będą nam starczyły raczej do końca leveli, ale jak mówię, no tchórzomory jednak wiecie, nie dają jakby wiecie takiego sygnału, alarmu, że na tym konkretnym rządku się coś zbliża. A oczywiście jak mówię, dmuchomory czy też te grzyby morskie, no z kolei taki sygnał nam dają, one pod tym względem są na pewno lepsze, no nie ukrywam. Co tu jeszcze wezmę? Kaktus, te dwa grzybki, wezmę może znów kwiatarnię. I co tu jeszcze zostało? Nie wiem czy też brać, znaczy w sumie nie wiem czy ta kwiatarnia jest potrzebna na tę mgłę, czy może bez niej się opędę? Może jednak ją wezmę, czemu nie, to chyba i tak jest niegłupi pomysł całkiem. Więc znów wezmę orzecha oczywiście. Chociaż nie wiem czy w sumie ten mocny będzie jakiś ważny, czy będzie potrzebny, skoro to nie ma żadnych twardych zombie, ci z balonami też nie są twardzi, oni chyba też przyjmą na siebie tylko, jak pamiętam, 10 pocisków, więc są tak samo no mało twardzi jak zwykłe zombie, więc chyba nawet nie muszę tego orzecha brać. Wezmę tego słabszego, zwykłego akuracik. A jeszcze miejsce jest dla jednego tutaj grzyba albo rośliny i to miejsce może znów niech zapełni, tak myślę, że repeater. Więc cóż, no parę słów o kaktusie. Jak mówiłem, jest to samo co niemalże repeater, aż nie repeater, piszuter, tylko po prostu jak mówię, to są kolcami, które mogą przebić te całe balony. Jednakże też te kaktusy mniej więcej mają taką wadę, że ich pociski nie mogą być podpalone przez pochodnie, więc też mniej więcej tych dwóch roślin nigdy ze sobą nie łączcie, bo one jednak tak nie działają. Jak mówię, pochodnie zawsze tylko będą podpalały tylko i wyłącznie groszki, inne pociski nie będą nigdy podpalane, więc jak mówię, jeżeli chcecie użyć pochodni w levelu, to jednak raczej zawsze warto jest bardziej wziąć jednak no, zwykłe piszutery niż kaktusy. Jak mówię, kaktusy są to też takie bardzo sytuacyjne rośliny i też szczerze mało kiedy je wybieram. No niby są one dobre na tych zombie z balonami, ale wciąż są też inne, wiecie, kwiaty, które się mogą na, no wiecie, przydać na te całe, na tych panów z balonami. To na pewno. Są inne, lepsze, moim zdaniem, alternatywy. Kaktusy są po prostu mało ciekawe. Okej, tu słyszę chyba, że tak, że chyba jeszcze nie ma żadnego pana z pachołkiem na głowie. Jak mówię ci, zawsze wydają z siebie takie dosyć, no, specyficzne odgłosy, kiedy tacy będą trafieni czymkolwiek. Tu jest akurat, no, pan pachołk o głowy, no, którego tutaj jednak, wiecie, mgła nie ukryła. No panie, nawet mgła cię nie ukryje! Nie ukryjesz się przede mną! To, no, to było takie trochę... To wiecie, to miało być takie trochę nie uciekniesz mi w innym wydaniu, tylko że tak trochę nie wyszło, trochę to było mało udane, ale szczególiki. Znów nie słyszę żadnego pachołka, to dobrze oczywiście.
A tu się muszę też jednak wsłuchiwać no, w tych no, zombie z balonami, bo oni też siebie wydają zawsze taki dosyć specyficzny odgłos no, nadmuchiwania balonu, kiedy tacy się pojawiają na tym, na trawniku. W ogóle, o, tak jak ten odgłos tutaj, teraz go słyszałem. Tylko gdzie on jest? Gdzie jest ten pan zombie? Nie widzę go jeszcze, niestety. Dam może... Okej, jest tutaj, jest tutaj. Muszę mieć kaktus, okej, kaktus, szybko. I tak mniej więcej działa kaktus, jak mówię, on przebija balony i potem strzela jak zwykły pea-shooter. Tylko, że jak mówię, jej pociski nie mogą być podpalone i to jest jak mówię wada tej rośliny, jak mówię, nie jestem fanem, no, pani kaktus osobiście.